Renzo Rosso jest zdecydowanie jednym z 10 najważniejszych ludzi świata mody. I to jest w ogóle niesamowite wydarzenie, że on przyjechał do Polski. Ja w życiu się nie spodziewałam, że ktoś taki tutaj będzie, z kimś takim będzie można porozmawiać. Pierwszy wprowadził podarte jeansy, zaczął je sprzedawać 2 razy drożej. Absolutny sukces w Stanach. No, dzięki niemu okazało się, że świat potrzebuje podartych, dziurawych, rozciągniętych rzeczy, może nie sprzedawanych w dodatku drożej niż zwykłe. I to jest dla mnie fenomenalne. Podziwiam tego człowieka dlatego, za to, że pochodzi z bardzo biednej rodziny, z rodziny rolników, a udało mu się osiągnąć w zasadzie gigantyczny sukces, bo jest jednym z 10 najbogatszych ludzi we Włoszech, ale jest przede wszystkim, no tak jak powiedziałam, no, olbrzymią osobowością. Musiał być wizjonerem, bo wyczuł jakąś lukę na rynku, to był 1985 rok, czyli miał 30 lat. Wyczuł lukę, że ludzie potrzebują mniej formalnych ubrań, takich, no dzisiejszym językiem na totalnym luzie. To jest niezwykły wizjoner, który nie tylko odpowiada za to, że założył, rozkręcił markę Diesel, ale też opiekuje się wieloma innymi markami, tworzy trendy, kreuje to, co będziemy nosić na ulicach.